Aktualizacja uprawa melona w zrębce w skrzyniach na Podkarpaciu. Proszę zobaczyć, jak już wielkolud rośnie tutaj. Obok drugi. Tutaj gdzieś był następny, proszę bardzo. Tutaj gdzieś jeszcze jeden tam, o, widać. Nawiązało się ich, tutaj mały, tutaj dwa kolejne małe. Tutaj gdzieś był jeszcze jeden. O, tutaj kolejny. Jeden, tutaj drugi. Naliczyłem tak na szybko około 20 zawiązanych już owoców. Nie liczę jeszcze kwiatów, bo kwiaty mogą nie zostać zapylone i jeszcze może nic z nich nie być. Melony były teraz podlewane co jakieś kilka dni, ponieważ jest totalna susza. Ziemia tutaj obok widać gliniasta. Jest po prostu piach, nie ziemia. I melony sobie fajnie radzą. Gorzej trochę z arbuzami. Arbuzy lałem gnojówką z pokrzyw, bo wyczytałem, że im to pomaga. I chyba faktycznie, bo liście wróciły tak, jak miały być. Troszeczkę jeszcze, co niektóre są, a tu kolejny melon, co niektóre są jeszcze takie podżółknięte, takie bardziej białe, ale koniec końców melon, te arbuzy troszeczkę jakby się im polepszyło. Jeszcze nie kwitną, zobaczymy. Co do melonów w ziemi. Jak widać. Bida. Coś tam próbują kwitnąć, walczyć. Ale susza im daje siewe znaki. Ponieważ no niestety jest mega sucho. Melony tutaj też czasem były podlane przy okazji tamtych. Tutaj widać, o, zawiązał się owoc. Jeden. Jedyny. No i tak to wygląda. No nie wygląda to jakoś super. Zobaczymy w dalszej części sezonu. Może jeszcze coś odbije. Może chociaż kilka melonów będzie. No w porównaniu do tych tutaj, to te się w ogóle nijak mają. Jak widać. Jednak zrębka w skrzyniach jednak robi swoje, ziemia próchnicza, powtarzam, bez nawozu. Troszeczkę w tym roku dałem obornika na spód. I tak to ma być. Tutaj jeszcze jeden arbuz, który się zabodział ze szklarni. Też go lałem gnojówką, bo też go coś łapało. I chyba też mu pomogło. Tutaj już widać nowe listki wychodzą. Bardzo zielone, a ten już jest nowy. Nie ma tego takiego szronu białego, jak te wcześniejsze miały. No i zobaczymy, jak to będzie. Pozdrawiam.